śmiało można powiedzieć, że Vitalij Laletin, bardzo wysoki zawodnik, też może namieszać. No, zobaczymy, jak będzie dalej toczył się ten pojedynek. I Dmitry Szmiko utrzymał teraz nadgarstek, próbuje zaatakować. Trzecia próba dobicia, jeszcze nie ma rozstrzygnięcia i faul Łokcia. Tak, Dmitry Szmiko utrzymał nadgarstek, czego nie mógł zrobić bez tego pasa. I teraz ponownie kontroluje dłoń przeciwnika, mocno naciąga młotkami na siebie. Zamek również bardzo dobrze trzyma, czyli nadgarstek tego zawodnika. Robi co może Kazach, tylko trudniej. A jest to dopiero jego pierwsza walka. No, czy w końcu mu się uda za trzecim razem rozstrzygnąć ten pojedynek? Widzimy skupienie na twarzy. Trzyma mocno tą rękę, ale nie potrafi jednak pokonać rywala. Ma przewagę, ale nie potrafi tak, jej wykorzystać. Tak. Ma lekką kontrolę, ale rozstrzygnąć zdecydowanie tej walki nie może. No i teraz przechodzi. Cóż za zmiana. Dzerano słabnie. Chyba wygra. Już niewiele brakuje. Tak, jest zwycięstwo. Reprezentant Kazachstanu. Dmitry Szmyko czekał i chyba troszeczkę za długo. I się nie doczekał na swoje zwycięstwo. No, dokładnie tak. Obaj mieli